Czy gotowanie doprowadza cię do szaleństwa? Spokojnie! Dla odmiany zabawmy się! Co jest nie tak? Mamy bardzo tragiczną cebulę do lunchu. Ten dom potrzebuje bohatera. Oto on, mikrofalogość. To nie sen, on pomoże. Daj mi cebulę i już nie płacz. Włóż cebulę do kuchenki mikrofalowej na 30 sekund. Wyjmij i łatwo pokrój bez łez. To magia! Mikrofalowy superbohater nauczył mnie, że nie warto płakać nad żadną cebulą. A co ze skórką pomidora? Możesz sprawić, że zniknie? Oczywiście! Wytnij krzyżyk na pomidorze nożem. Włóż do miski z wodą i do kuchenki mikrofalowej na minutę. Po tym będzie łatwo usunąć skórkę. Trik zadziałał. Pomidory wyglądają tak miękko. Hej, gdzie idziesz? Czy skarpetki są dalej mokre? Mikrofalogość uratuje sytuację. On uwielbia suszyć ubrania. Po prostu włóż do kuchenki mikrofalowej mokre skarpetki. Po kilku minutach będą suche. Chcesz zrobić jajecznicę? Po co używać patelni, jak można kuchenki mikrofalowej? Dodaj soli do dwóch jajek. Wymieszaj. Włóż je do kuchenki mikrofalowej na 4 minuty. Twoja pyszna jajecznica jest gotowa, ale wygląda niejako. Co możemy zrobić? Do jajek pasuje bekon. Odwróć w miskę na płaskim talerzu. Połóż na niej bekon. Przykryj pergaminem i włóż do kuchenki mikrofalowej na 4 minuty. Zrobisz chrupki bekon, a nadmiar tłuszczu zostanie na talerzu. Ten bekon jest chrupki i pięknie pachnie. Co może być lepsze niż to? Talerz jest cały w tłuszczu po tym bekonie. Mikrofalogość się tym zajmie. Jest specem od brudnych naczyń. Nalej płyn do mycia naczyń i wodę na brudny talerz. I podgrzej w kuchence mikrofalowej przez 2 minuty. Wylej brudną wodę. I łatwo umyj talerz gąbką. Talerz aż błyszczy po takim czyszczeniu. Ten lifehack jest szybki i użyteczny. Masz ochotę na przekąskę? A, ta bułka jest z zeszłego roku. Hej bohaterze, pomóż mi! Łatwe. Podgrzej czerstwe pieczywo w kuchence mikrofalowej ze szklanką wody. 30 sekund i pieczywo znowu jest miękkie. Przydałby się świeży sok pomarańczowy. Już się robi. Włóż cytrusy do kuchenki mikrofalowej. Ustaw czas na 10 sekund. Potem będzie można wycisnąć cały sok bez wysiłku. Kuchenka mikrofalowa może zastąpić barmana. Twój sok jest gotowy. Baw się dobrze na pikniku. Maskara skończyła mi się wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna. Spokojnie, mam osobistego asystenta. Mikrofalogość przywraca jej życie. Włóż otwartą maskarę i ołówek do oczu do kuchenki mikrofalowej razem z miską wody. Podgrzewaj przez 40 sekund. Ołówek i maskara będą jak nowe dzięki parze. Oto twoja maskara. Używaj do woli.
Nawet superbohaterowie potrzebują przerwy. Co mamy dziś w menu? Szybkie kiełbaski. Zalej kiełbaski wodą, dodaj przyprawy. Włóż je do kuchenki mikrofalowej na 5 minut. Mikrofalogość odnawia energię. Te kiełbaski są pyszne. W końcu mamy przerwę. Ale co to? Obowiązki wzywają. Znowu trzeba jeść w biegu. Tak długo czekałam. Gdzie byłeś, mój superbohaterze? Mam następne zamówienie. Chcę kubek kawy. Wsyp mieloną kawę do kubka. Dodaj cukru według uznania. Dolej wodę. I włóż do kuchenki mikrofalowej na 1,5 minuty. Kawa jest gotowa. Jest pyszna. Tego potrzebowałam. Uff, teraz mogę dokończyć mój lunch. Czas posprzątać kuchnię. Fuu, ta gąbka śmierdzi. Ale można to łatwo naprawić. Wyciśnij sok cytrynowy do wody. Namocz w nim gąbkę. I włóż do kuchenki mikrofalowej na 2 minuty. Żegnaj, śmierdząca gąbko. Witaj, cytrynowa świeżości. Nie ma nic w TV? Przynajmniej mamy popcorn. Ups, mieliśmy popcorn. Jak ja mam teraz przygotować, jak torebka się rozerwała? Wiem. Poproszę eksperta o pomoc. Mikrofalogość znajdzie sposób. Użyjmy poszewki na poduszkę. Co? Użyj poszewki od poduszki, żeby przygotować popcorn. Włóż ziarna popcornu do poszewki i przygotuj go według instrukcji. Gotowe! I to było takie łatwe, a popcorn jest pyszny. A najlepsze w tym pomyśle jest to, że można zrobić dużą porcję dla grupy przyjaciół. Jogurt do picia jest zdrowy i pyszny, ale chciałbym coś bardziej pożywnego. Może serek? Jasne. Podgrzej jogurt do picia przez 3 minuty. Odceć masę serową. Połóż serek na talerzu. Dodaj owoce. Tylko nasz odważny mikrofalogość może zrobić serek z jogurtu do picia. I to tak szybko. Potrzebuję wapnia, żeby nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami. Smacznego, superbohaterze! Ciastka? Nie ma mowy. Kuchenka mikrofalowa i jej bohater chronią twoje zdrowie. Owsianka jest dużo lepsza. Zalej owies mlekiem. Podgrzej w kuchence mikrofalowej przez 3 minuty. Dodaj suszone owoce i orzechy do owsianki. Wow, to było takie szybkie. Z taką obsługą zawsze mogę żyć zdrowo. Najgorsze jest, gdy gorące kakao kończy się na najlepszej części książki. Potrzebuję superbohatera. Proszę, daj mi następną porcję gorącego kakao. Dodaj 3 łyżki Nutelli do kubka mleka. Włóż do kuchenki mikrofalowej na 1,5 minuty. Wymieszaj gorący napój. Dodaj pianki. Napój gotowy. O, jest taki pyszny i pięknie pachnie. Uwielbiam gorące kakao. Mikrofalogość naładuje się gorącą kawą i spienionym mlekiem. Ubij mleko. Podgrzej w kuchence mikrofalowej przez 30 sekund. Wlej mleko do kubka kawy. Nałóż na wierzch piankę z łyżką mleka.
Nie wiem, co jest lepsze. Kawa z pianką, czy może napój z Nutelli? Musisz wyczyścić kuchenkę mikrofalową? Ale jak to zrobić szybko i łatwo? Używając naszego triku. Wyciśnij sok cytrynowy do miski wody. Włóż do brudnej kuchenki mikrofalowej. Podgrzej przez 3 minuty. Bez wysiłku wytrzyj tłuste ścianki mokrą gąbką. Podobały Ci się nasze lifehacki do kuchenki mikrofalowej? Napisz w komentarzu, których użyjesz w domu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych użytecznych domowych lifehacków od TrumTrum.